Cześć i czołem, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z 911 Operatora. Dzisiaj kontynuujemy karierę w naszej symulacji operatora numeru alarmowego. Mamy szybką podpowiedź a propos resuscytacji. Nie będę wam tego czytał, możecie sami to zobaczyć. Ale jest to chyba na tyle podstawowa wiedza, że powinniście wiedzieć co, gdzie, jak i dlaczego. Jak nie wiecie, to czytajcie. Możecie sobie teraz zapauzować. Przy okazji masażu serca pamiętajcie też o oddychaniu. Dwa oddechy na 30 silnych uciśnięć. Tak powinno to wyglądać. Oczywiście nie zawsze możemy ten oddech przeprowadzić, więc masaż serca jest takim absolutnym minimum. Ale wracamy do gry. To tutaj mamy. Mamy sporo rannych policjantów. Jak widzicie. Na pewno mamy trochę gotówki. Zobaczmy służby. Jest niezły policjant. Można by go nabyć. Wrzucimy go tutaj. Był taki potrójny pojazd bez obstawy, więc hop, siup, siup. Czy mamy jakiś ekwipunek? Nie, nie mamy. Więc tak, słuchajcie, wrzuciłbym tutaj troszkę fajnych rzeczy. No, dla tych policjantów ta kamizelka kuloodporna to jest absolutne minimum, trzeba im to wrzucać. Bo jak widzicie, oni w tym mieście, w Nowym Jorku, naprawdę w zastraszającym tempie tracą życie i zdrowie. Dodajmy tutaj troszkę jeszcze rzeczy, ale nie za dużo, bo chciałbym kupić jeszcze dodatkowe pojazdy. Więc tak wiecie, delikatnie. Tylko ta apteczka jest chyba najtańszą rzeczą, jeżeli chodzi o... Tak, dokładnie, o medyków, więc... Nie szalejmy. Ale teraz widzę... Ci mamy. Dobra, to dokupimy jeszcze jedną. Tak, żeby te wszystkie nasze... karetki miały. Gorzej jest ze strażą, bo na razie strażaków nie wyposażam w dodatkowe rzeczy, ale to głównie dlatego, że póki co nie było to po prostu potrzebne. Rozstawmy się. Pyk. 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 Tutaj brakuje radiowozów. Powinno być ich więcej. Tu są jeszcze, no dobra. Tego nie przewidziałem. Dobra, rozpoczynamy dyżur. Oby nam się upiekło. Co tu się dzieje? Kradzież samochodu. Na pewno też się przyda transport dla niego, więc wysłamy od razu też drugi pojazd, żeby go złapali w dwójkę. Nalajcie. Woda. Użyj wody, moja droga. Tutaj też gaśnica też mogłaby pomóc, ale woda jest taką oczywistością w tym wypadku. Bardzo proszę. Bye bye. Tutaj kieszonkowiec. Tego złapał. Jest długi, żeby wykonać transport. Bardzo dobrze. Tutaj on też nie zrobi transportu, więc... Ale już ten drugi jedzie, on go zabierze. Tutaj to się dzieje. Dwóch z bronią, no ładnie. I od razu wysyłam tam helikopter. Okej.
Oczywiście, tylko gdzie? How many of them are there? Four men are fighting. Whoa, czterech. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Gdzie to jest? Dobra. Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. Is anyone injured? It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. I'm sending emergency okay, services pewnie, right tak. Thank you. Bye. Co tu się dzieje? O kurde, pięciu? A baba. Tak, kochanie. A to ja nie mogę, wiesz? Ale mi nie chce się jeść taką szalkę. No, ale moja droga, chciałaś. Tu jest aż pięciu. I tak wytrzymam, dopóki ty nie skończysz tym. Ale wcześniej dzisiaj wróciłem. I właśnie dowód na to, że potrzebujemy więcej radiowozów. Okej. Panowie. Ciebie wyślemy helikopter. Pomożemy. Można było oczywiście wysłać Jauna spychadło na komisariat, ale może gdzieś tam ich znajdziemy w okolicy. Trzeba pomagać. Trzeba służyć. I pomagać. Jesteśmy w końcu 911. Kradzież z samochodu. Okej. Okay. Ciebie mogę wysłać. Tutaj zostań. Ty go gonisz. 911, what's your emergency? I want to complain about my neighbors. They're being noisy. Nie róbcie scen. Adres. Adres. Do you know what's happening at your neighbor's place? The TV is very loud. Do you know who lives there? Some old man. He looks like he's 60 or 70 years old. I don't know him very well. Teraz mi te rozmowy przeszkadzają. Is he often loud like this? Yes. He turns his TV up loud. Probably because he's hard of hearing. He's used to it when it happens during the day, but I won't tolerate that at night. My children want to sleep. Does he live alone? I think so. Do you know if anybody visits his apartment? I've never seen anyone who comes to visit him. Do you think something has happened to him? Tak. I'll send the police to check on him. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Got injured. I'm listening. Right away. I'm listening. Ty śmigaj. Ty jesteś tu, ty jesteś tu, ty jesteś tu. Tego musisz złapać, mój drogi. Jakoś poszło, wandale. Dobra, zaraz tam próba gwałtu. O nie. Bydlaki. Gdzie mam helikopter? 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach? It's about 2 weeks, I guess. Jak jest pan adres? What's your address, sir? So why haven't you gone to a doctor, sir? I wasn't able to do it.
I took a few days off of work, but the pain was so overwhelming, I literally haven't gotten out of my bed since Dobra, Tuesday. Nie ma problemu, pomagam ci. Okay, I'll send the ambulance. Już wysłałem nawet. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Bye bye, my dear. Dobra. Co tu się dzieje? Podejrzany. Okej, okay, no jest, wszystko jest chyba, co? Co się powinien już rozjechać? Kieszonkowiec. A śmigłowcem będzie najszybciej. Ten śmigłowiec chyba nie ma możliwości transportu, więc wysłamy tam od razu tutaj radiowóz. 911, what's your emergency? Hello, I want to report an illegally parked car. Okej. Gdzie? Where's the car parked? On the sidewalk. Can you give me the address of where this car is parked, sir? Jak ja nie lubię so tych sytuacji. Car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? It's for safety reasons. Maybe I'm overreacting, but could you send the police to check? Tak, wyślemy. Yes, of course. I'll send the police to check the car. Thank you. Bye. Recording. A copy. Going there. Ty jedziesz? Może. Zakończono chociaż ranną babeczkę. To jakiś pozytyw. Tak, i będziesz potrzebował zaraz transportu do szpitala. No właśnie, o tym mówiłem. Dealer narkotyków. 911, what's your emergency? My car was stolen! Where did this happen? In front of a shopping mall. What's the address of where this happened, sir? It happened at... When was your car stolen? Just now! I've seen those thieves driving away in my car! Send somebody to catch them! So how many suspects did you see? Three, I guess? Okay, I'm gonna need your license plate. Can you give that to me, please? What color is your car? Blue. What type of car is it? It was a van. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Pędzimy jak szybko się da. Gdzie strzelają? Pięknie. Nie bardzo mogę tam coś wysłać teraz. Musisz sobie radzić sam. To się udało. Dobra, ty śmigasz tu. Ty tu, a ty zawracaj. Złapaliśmy, uff. If you can't talk, please press any button. Słyszymy tak, że dzieci się bawią. Dzieci się bawiły. Nigdy nie wiem, co robić w takiej sytuacji, bo to jest... Nic tam niby nie słyszałem, ale... Podleć. Nie mamy zadań. Nie stracimy nic, albo niedużo. Okej, okay, gdzie? Już jedziemy. No,
a black eye. Sprawdźmy, czy oddycha. Resuscytacja. Sprawdź czysta. Dokładnie. Jedź już, karetka jest blisko. Zaraz do ciebie dojedzie. Już karetka jest tutaj, pomoże. Złamanie kości, tu jadą. Tutaj co się dzieje? Jest, tak? Castit, aha, on czeka oczywiście, wspaniale. Tutaj? Rozwiązane, fajno. Grupa pościgowa. Tutaj co się dzieje? Aha, transport do szpitala, oczywiście. 911, what's your emergency? It's burning here. Please send help. Address. What's the address you're calling from, ma'am? In front of. What's burning, ma'am? A garage. What kind of garage is that? It's an underground garage. Are there any cars near the fire? Oh, didn't I say that a car is already on fire? Yeah. So, how big is this fire? The flames are huge. They're shooting into the sky. It looks really scary. Aniu, teraz nie mogę, dobrze? Is the fire spreading? Yes, it is. Można falować włosy. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Aniu, kiedy zobaczymy? Bo teraz nie mogę oglądać, dobrze? Dwie jednostki. Trzecią wysyłamy. Tutaj ktoś jedzie, dobrze. Czekaj. Napad. Powinien sobie poradzić. Nie wiem, co jest. Kiedy? Where were you hit? Okay, I want you to just stay there and wait until the ambulance arrives. Did they have any weapons? Yeah, they have a pet. Are your attackers still in the area? I have no idea. Ran away from. We'll take care of them. Just wait for emergency services to you. Yeah, well. Pędzą wszyscy, którzy mogą, uwierz mi. Helikopter już tam śmiga do ciebie. Co tutaj się dzieje? O matko, jaki ranny. Jest backup. Wszystko. Nie, poszło na lajcie. Zobaczcie, nawet trzy dojadą w tym samym czasie. Już śmiga transport. Idzie. Jest wsparcie, jest transport, karetka dojeżdża. Tu by można było. Nie, wszystko jest. Dobrze poszło. Słuchajcie. Dokonane perfekcyjnie. Będziemy mogli kupić jeszcze jeden radiowóz. Ale to są jakby już szczegóły.
Nie było źle. Tak mi się wydaje. Duży pożar pod nieba załatwiony. Tutaj wszystko jest porobione. Chyba mi poszło dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu wszystkie misje. Kuch, telefon. Aha, czyli trzeba było tam jechać. Ale ja zawsze uznaję, że lepiej pojechać, bo mam wolne jednostki niż nie. Tutaj nie ma takich dramatów, że można takie rzeczy odpuszczać. Dziękuję wam za oglądanie. Tak jak muszę zrobić mojej kochanej córce kanapkę. I zobaczymy się zaraz w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.